I dobra, akcja. Nie, stop, przepraszam. Musisz to puścić. Ja noszę spodnie w tym małżeństwie. Ja tańczę po prostu jak zawodowiec. Szczerek nie tańczy. Jestem dyplomatą, urodzonym dyplomatą, więc w bitwach o rację zawsze wywieszam białą flagę. No racja jest tylko jedna, czyli ja. To jest kanał Wujka Czarka. Niech was nie zmyli ta piękna osoba z mojej lewej strony. To jest moja żona Edytka. Ja mogę mówić Edytka. Dla was to jest oczywiście... Edytka. Kochani, jestem trochę rozkojarzony, bo przy mnie jest piękna kobieta, więc jestem na wdechu. A ten piękny golf dostałem właśnie od żony. Mówi, musisz wreszcie wyglądać w odcinku. To dla ciebie golf. No, pół golf. To jest pół golf. Moi drodzy, dzisiaj jest bardzo ciekawy odcinek, bo w tym odcinku będziemy odpowiadać na wasze pytania. Jedna osoba, a potem druga osoba. Uwaga! Zaczynamy, jak klaszcze Edytka znika. Bardzo cieszę się. Grzeg się cieszy, prawdziwy mężczyzna. Uwaga, Edytko, dziękuję ci, że wpadłaś. Znaczy, nie wpadłaś. Nie, że przyszłaś. Nie wpadłam, dobra, okay. Nie wpadnę, już nie martw się. Może do ciocia będę do ciebie mówił teraz. A kręci cię to? Jak cię to kręci, to proszę bardzo. No jeszcze z ciotką. Będzie kręci. Dobra, cicho, bo zaczynam mówić głupoty. Ona tak na mnie działa, że ja zawsze zaczynam świrować i się popisywać. Widzicie ten pawi ogon za mną? To cały ja. Uwaga, zaczynamy! Edytka znika. Pierwszy na rękę na zgodę zawsze wyciągam ja. Czarek. Ja mówię prawdę. Dla mnie zawsze Boguś Linda jest wzorem i ideałem, więc Boguś. Nie no, nie będę sobie robić pod górkę Cezary Pazura. Tak, piąty element. Szósty element. Jak to, siódmy? Który? Piąty element. Szósty. Mam ulubiony film, to jest szósty element. Piąty, siódmy. Dobra, piąty element. Ona widziała jakieś moje filmy w ogóle? Mariusz, ślepnąc od świateł. Chłopaki nie płaczą? Albo killer? Ja. Ja tańczę po prostu jak zawodowiec. Przecież Czarek nie tańczy. Edytka też świetnie tańczy, nie powiem, że nie, ale ja tańczę zjawiskowo. Jak gdzieś jesteśmy, to on tak robi, tak. Miałem ksywę na zajęciach z tańca w szkole teatralnej. Miałem ksywę Barysznikow. Piękna sylwetka, wiesz, długie ramiona. A no, kiedyś się tańczyło. No siłą rzeczy chyba ja. Ja dużo książek zaczynam, ale ich nie kończę. W większości mi się nie podobają. A Cezary rzadko czyta, ale jak już zaczyna, to już kończy. Albo inaczej, ja mam więcej książek już przeczytanych, bo jestem starszy. Ja. Naprawdę ja. Ja mam takie poczucie humoru na pokaz, a Edytka ma wrodzone, więc lepsze ma chyba Edytka. Czarek. Ja. Chyba. Na pewno. No Edytka zdecydowanie lepiej gotuje, bo ja w ogóle nie gotuję. Ja, no oczywiście, że ja to w ogóle... O Boże, przez tyle lat jeszcze nic Edytce nie ugotowałem. Będę musiał to zrobić, a umiem dwie rzeczy. Pomidorową z makaronem i umiem, chyba jeszcze pamiętam, i umiem schabowe normalne zrobić sobie. Jajko sadzone umiem zrobić. Także bardzo dobrze robię jajka sadzone. Lubię, ale bez fanatyzmu. Nie znoszę krupnika. Po prostu to najgorsza zupa, jaka może być, to jest krupnik. Jestem dyplomatą, urodzonym dyplomatą, więc w bitwach o rację zawsze wywieszam białą flagę. No racja jest tylko jedna, czyli ja. A i tak często wychodzi na moje, chociaż niekoniecznie. Ja. Oboje jesteśmy dobrzy. W miłosnych więzieniach jestem lepszy ja, a nic nie gram. Ja noszę spodnie w tym małżeństwie. Cezary, oczywiście, że Cezary nosi spodnie w tym małżeństwie. Ja tylko udaję, że je noszę. I
Bez zgody żony nie pozwolę sobie ich zdjąć. Jak wiecie, ja wiem, espresso pije się w ten sposób, że Włosi twierdzą, że najpierw... Nie pijam espresso. Dopiero potem. Gdyż piję americano. Ale, że jestem bacznym obserwatorem, to wiem, że najpierw woda, a później espresso. Edytka ma niebieskie oczy, błękitne. W tych oczach się zakochałem, bo takie oczy są niebezpieczne, dlatego że one wyglądają jak ocean, jak morze, takie, które cię wciąga. W takich oczach się tonie. Ja utonąłem, także dokładnie. Wszystkie dzieci też mają takie oczy, po matce. Takie ni to niebieskie, ni to zielone. Taki Bałtyk masz. Jestem estetą, więc siłą rzeczy, ja to tłumaczyłem w ostatnim odcinku, jest coś takiego, że jak idzie elegancka, ładna kobieta, która przyciąga wzrok, a mężczyźni są z gruntu wrażliwi, tacy się rodzą już, także dziewczyny, zapamiętajcie to sobie, my jesteśmy wrażliwi. Jaki mężczyzna się nie patrzy na kobiety? Przecież to jest normalne, że facet się patrzy na kobiety. Więc jeżeli idzie z tobą chłopak za rękę i spojrzy na inną kobietę, to wcale nie oznacza, że on ma jakiekolwiek niecne plany wobec niej i jakieś głupie myśli. Nie, on po prostu podziwia piękno. I jeżeli was wybrał taki facet, który umie odnaleźć piękno w innej kobiecie, to znaczy, że jesteście naprawdę tego warte. Ja wszystkie rzeczy konsultuję z Edytką. Na tym polega demokracja. W sprawach zawodowych to Czarek częściej pyta mnie, a w sprawach osobistych, w związku z tym, że mój mąż jest ode mnie starszy, to ja lubię się go podpytać, co myśli na dany temat. Ale tak szczerze, wolę, żeby decyzję podejmowała Edytka. I to jest, panowie, polecam. Dlatego, że jak coś będzie nie tak, to będzie na nią. Teraz to chyba ja piję więcej niż Olaf, bo wiem, że Olaf jest abstynentem. Ale kiedy, jak byliśmy młodzi, no to rzeczywiście szliśmy w szranki. Nie no, oni już wypili swoje. Ja myślę, że żadne z nich teraz nie pije. Znaczy, Cezary na pewno nie pije alkoholu. Podejrzewam, że Olaf też nie, więc odpowiedź jest taka, że teraz żadne z nich nie pije alkoholu. Ja. Lepszym kierowcą w przód jestem ja. Ale jeśli chodzi o cofanie tyłem, to Edytka jest mistrzynią. I powiem wam szczerze, że jak mamy jakieś filary gdzieś na parkingu podziemnym i trzeba stanąć tyłem, a mamy duże auto, no to Edytka to robi. Ja wysiadam i proszę żonę, bo ona to robi fach za jednym razem, a ja się pocę, bo muszę trafić na parę razy. Nie. Już nie. To się od myślenia nie robi. Powiem tak. Powiedzieliśmy, Edytka, już na jednej z pierwszych randek powiedziała, że jeżeli mam poważne plany, to żebym wiedział o tym, że ona do 30 roku życia chce urodzić trójkę dzieci. I dokładnie jak skończyła 30 lat, urodziła się Rita. Więc plan wykonany. Aha, jak zobaczycie, że mamy czwarte dziecko, to znaczy, że wygrałem w totolotka. Ta-dam! Edytka. Oczywiście, że ja. Ja bardzo długo siedzę w łazience. Chociaż ja też nie jestem takim jakimś, że tylko wszedł i wyszedł. Ale mamy taki chytry plan, wykonaliśmy. W łazience mamy podwójną kabinę prysznicową, czyli tak jakby nawet pokój kąpielowy wydzielony, gdzie są dwa prysznice, te sitka i dwie tęcz. Możemy brać prysznic jednocześnie, jak się gdzieś śpieszymy i to jest super, polecam wam. I dwa stanowiska, więc nie przeszkadzamy sobie, a od jakiegoś czasu już się nie wstydzimy, więc jesteśmy małżeństwem. Ale ja zmierzę kiedyś czas. Zależy, co to jest flirt. Tak bym nie odpowiedziała na to pytanie. Ja mogę być miły dla kogoś, najczęściej dla koleżanek z pracy, ale flirt, jeśli bierzemy pod uwagę tę właściwość flirtu, że on służy, nie wiem, zdobywaniu jakiejś pozycji u drugiej osoby, to nie. Ja nie flirtuję. Od czasu, jak się znamy z Edytką, czyli od 13 lat, zarzuciłem flirt. Thank you.
Mając świadomość, że to mój mąż zobaczy mnie. No oczywiście, że nie. Pazur, pogięło cię? Bo ci sieknę zaraz. Czaro, nie przesadzaj. Mam ból kroczący. Nie wtrącaj się. Chyba coś mi się dzieje. A co ty tam wiesz? Czy możliwe, że już umieram? Ostatni raz ci to mówię. Mam wysokie ciśnienie. Nie no, zachowujesz się skandalicznie. Ojej, bez, nie znoszę rodzynek. Oj, z rodzynkami, tak, ale bez też jest zajebisty. Edytka robi najlepszy sernik w Polsce. Czarek chrapie, bardzo chrapie. Najgorsze jest to, że jego ciężko jest z tego wyrwać. To znaczy, są takie trzy fazy. Jak zaczyna, to oczywiście na początku go głaszczę. To nic nie daje, bo chrapie dalej. Później też nic nie daje. No i trzecia faza, która już daje, to po prostu go kopię. I on już się wtedy odwróci i faktycznie przestaje. Ale zawsze zaliczam trzy fazy, żeby mieć czyste sumienie. Ja chrapię, ale to zupełnie niechcący. Nie wiem, jak to się dzieje. Znaczy, ja nie słyszę swojego chrapania, ale jest coś takiego, że żona mi w nocy szturcha. Ja się budzę, mówię, co się stało? Musiałam cię szturchnąć, bo chrapisz. Także przekręcam na bok. Nie wierzę w to. No ale pewnie Edytka powiedziała, że ja, więc trudno. Punkt dla niej. On odpowie pewnie, żebyśmy byli zdrowi. Chyba, żeby było tak, jak jest. Chcemy zobaczyć Japonię. Może tak odpowie. Myślę, że ja chyba najbardziej tęsknię. Bo ja, znaczy, no człowiek zna swoje tęsknoty. Jak wyjeżdżałem gdzieś za granicę do pracy, pamiętam, byłem w Stanach, jak się Amelka urodziła, to w każdym hotelu się zatrzymałem, taki ołtarzyk sobie robiłem. Tam było zdjęcie żony z malutkim dzieckiem. Słuchałem sobie, wtedy była płyta Adele, pamiętam, wyszła. Piąty kawałek słuchałem cały czas, łezki mi leciały. Bardzo tęsknię, bardzo strasznie tęsknię. Ale dzięki temu, że w komórce mam tyle tych zdjęć, to sobie w wolnej chwili przeglądam i jestem z nimi. Myślę, że ja bardziej tęsknię. Czarek bardziej tęskni za mną zawsze, a nawet nie musi wyjeżdżać, bo jak siedzimy w kuchni i on wcześniej idzie spać, to ja po 10 minutach dostaję SMS-a: nie mogę zasnąć bez ciebie, chodź już. Mogę wychodzić z kolegami na piwo czy tam na łychę, ale nie bezkarnie. To pytanie nie ma sensu. Zawsze jest jakaś kara. Kiedyś przyszedłem, pamiętam, i byłem po łyżce i wciskałem te guziczki do domofonu, no nie działały. I zadzwoniłem wreszcie do mieszkania, miałem nie dzwonić, bo dzieci śpią. I tego, i Edytka mówi, co się stało, bo już było późno, była wściekłość tak późno. I ja mówię, sej, czy mogłabyś mi podać, bo zmienili chyba kod do domofonu. On mówi, nie zmienili, jest taki sam, chyba nie mogłem trafić w guziczki. I nie otworzyła mi. Musiałem dzwonić na portiernię, przed portier mi otworzył. No, czyli nie bezkarnie, ale muszę ustalić wcześniej, bo ona sobie musi zorganizować to, żeby zostać sama z dziećmi, więc mogę wychodzić, ale to wszystko jest kontrolowane. Szona Gedytka wychodzi. A teraz powiem coś, czego ona się na pewno nie przyzna. Teraz to ona wychodzi częściej z koleżankami niż ja z kolegami. Ha, ha, ha. I nawet chcę, żeby on bezkarnie wychodził na piwo z kolegami, ale on nie chce wychodzić. Ale może. Czarek. Niestety bardziej rozpieszczam dzieciaki ja. Mama jest ten zły oficer, a jestem ten dobry, nie? Ale jak się denerwuję, to ja jestem bardziej ostry. Ja, ciocia Edytka. Edytka daje lepsze prezenty, to jest po prostu jakaś kaszana, bo jak ona już chce jakiś prezent, to już wiem jaki i ona sobie go kupuje. Najczęściej ostatnio te jej prezenty to są takie, że one są jakiś tam aparat z 1975 roku na Allegro, gdzieś sobie, czy jakiś gdzieś ma kupić i mówi, mogę sobie kupić, jaki będzie, to będzie prezent dla mnie na coś tam. No ja mówię, no tak, no i ja mam z głowy prezenty. To jest niedobrze. Edytka. Czarek. Ale ja podprowadziłem. Tak podprowadziłem rozmowę o uczuciach, że ona powiedziała, no bo ja cię przecież kocham. I jakby pierwsza by znała mi miłość. Młoda, 19 lat, dała się podpuścić. No i konsekwencje są do dziś. Odcinek się skończył. Ja nie znam twojej odpowiedzi. Ja też nie.
Jestem ciekawy, jak to wyszło. Jak czy wam się podobało, piszcie komentarze. My teraz to nagrywamy, pożegnanie z wami, ale jak wyjdzie we środę odcinek, no to będziemy go oglądać razem z wami. Także albo się będziemy śmiać, ja albo... Ja w końcu zobaczę YouTube'a Czarka. Ty nie, a nie subskrybujesz? Subskrybuję. Dlaczego nie oglądasz? Bo nie mam czasu. A ty mnie pytasz, czy stwierdzasz, bo nie mam czasu? Młodzież takie ma tak, a czemu ty nie robisz, bo nie mam czasu? I to jest taki wybieg, bo nie mam czasu, kropka, albo, a nie, że bo nie mam czasu. Ja nie wiem, czy nie masz czasu, czy masz czas? Bo nie mam czasu, kropka. A dlaczego nie masz czasu na 20 minut zajebistego programu? To końcówka już jest. Dziękujemy, jak wam się podobało, to wysyłajcie jeszcze pytania. Pa! W moim imieniu pożegnała się moja żona. Dobranoc. Do widzenia.